Witam Państwa bardzo serdecznie na ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej Zygmunt Wasilewski, zapomniany redaktor Gazety Warszawskiej. Witam przede wszystkim szacownych prelegentów, których będę kolejno przedstawiał przy kolejnych wystąpieniach. Chciałbym tylko zaznaczyć, że są to badacze z całego kraju, którzy zajmują się postacią Zygmunta Wasilewskiego, osobą, która nas dziś tutaj zgromadziła. Zanim jednak przejdziemy do meritum, jedno drobne ogłoszenie. Ze względu na fakt, iż dzisiejsze wydarzenie jest transmitowane do mazowieckich placówek samorządowych i bibliotek, a także na kanale YouTube Biblioteki, a również wydarzenie utrwalane będzie na zdjęciach. Jeżeli ktoś z Państwa nie życzy sobie, aby jego wizerunek był utrwalony, prosimy o zgłoszenie tego obsłudze foto, wideo i nie pozowanie do zdjęć. Dobrze, tyle może tytułem formalności. I ze względu na to, iż będę prowadził dzisiejsze spotkanie, pozwolę sobie udzielić sobie jako pierwszemu głosu. Rzecz jasna przepraszam za to, iż przypisuję ten sobie zaszczyt otwarcia. Myślę jednak, że ze względu na miejsce, w którym się znajdujemy, warto właśnie zacząć od problematyki warszawskiej, która będzie stanowiła przedmiot mojego wystąpienia. Zygmunt Wasilewski urodził się w roku 1865 w Siekiernie pod Bodzentynem. Jednak przez niemal całe swoje życie pozostawał ściśle związany z Warszawą. Mieszkał w niej, jak wyliczyłem, przez przeszło 38 lat, co biorąc pod uwagę fakt, iż żył 83 lata, stanowiło większą część jego dorosłego życia. Do Warszawy Wasilewski trafił po ukończeniu gimnazjum męskiego w Kielcach. Po złożeniu egzaminu maturalnego przez 2 lata studiował na Wydziale Prawnym Uniwersytetu Warszawskiego. Ówczesny cesarski uniwersytet mieścił się w Pałacu Kazimierzowskim, o którym, jak sam Wasilewski pisał w swoim życiorysie, niegdyś w szkole rycerskiej kształcił się mój dziadek. Rozpoczęte w Warszawie studia kontynuował Wasilewski kolejno w Petersburgu i Kijowie. Po otrzymaniu dyplomu i ukończenia powrócił jednak do Warszawy, gdzie podjął pracę w biurze notarialnym, w hipotece oraz jako asystent adwokacki. W odniesieniu do prawniczej kariery Wasilewskiego warto jeszcze w tym miejscu wskazać, iż w roku 1901 przyjęty został przez Sąd Rejonowy w Warszawie w poczet ławników Warszawskiej Izby Sądowej. Powrót do Warszawy po ukończeniu studiów, poza rozpoczęciem pracy zawodowej, obfitował także w wydarzenia, które miały istotny wpływ na całą późniejszą biografię pisarza. W roku 1889 został bowiem członkiem Tajnej Ligi Polskiej. Także w tym roku rozpoczął współpracę z tygodnikiem Głos, szybko zasilając skład jego redakcji. Współpracował także z kolejnym ukazującym się w Warszawie pismem, miesięcznikiem geograficzno-etnograficznym Wisła. Rodzące się zainteresowania etnografią i regionalistyką skłoniły go do podjęcia pracy kustosza w Warszawskim Muzeum Etnograficznym. Konieczność dodatkowego zarobkowania zmusiły go także do przyjęcia dodatkowej posady pomocnika sekretarza Biblioteki Uniwersyteckiej. Kolejnym etapem w biografii Wasilewskiego był wyjazd do Rapperswilu, gdzie od marca 1892 roku do lipca 1894 pracował w charakterze bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim. Po powrocie do Warszawy podjął się redagowania wznowionego Głosu, którym kierował przez kolejnych 5 lat. W tym czasie zawiązała się m.in. wieloletnia znajomość z Romanem Dmowskim, co przywoływał w pisanym już po śmierci przywódcy Obozu Narodowego wspomnieniu. Cytuję: poznałem Dmowskiego okrągło 50 lat temu, w styczniu
1889 roku, gdy stąd z Pragi jeszcze jako student przybywał najczęściej piechotą do redakcji Głosu na Wareckiej. Właśnie w tym miejscu poczynałem tutaj swoją służbę dziennikarską. Tyle cytat. Wasilewski pozyskał szerokie grono wybitnych współpracowników pisma, wśród których wymienić należy m.in. Jana Kasprowicza, Ignacego Matuszewskiego, Władysława Rejmonta, Wacława Sieroszewskiego oraz Stefana Żeromskiego. Poza licznymi materiałami zamieszczanymi w Głosie, Wasilewski angażował się także w inicjatywy publiczne. W roku 1897, w związku ze zbliżającą się rocznicą stulecia urodzin, zgłosił nam Głosu inicjatywę budowy w Warszawie pomnika Adama Mickiewicza. Z ramienia Ligi Narodowej, której władze centralne w tym czasie współtworzył, zaangażował się następnie w pracę Komitetu Budowy Pomnika, pełniąc w nim funkcję sekretarza. Prace komitetu, których zwieńczeniem było odsłonięcie pomnika poety przy krakowskim przedmieściu Dłuta Cypriana Godebskiego 24 grudnia 1898 roku, opisał Wasilewski w publikacji Pomnik Mickiewicza w Warszawie. Pracę tę, zarówno jak i inne jego publikacje oraz publikacje na jego temat, możemy zobaczyć w tych gablotach, które znajdują się na końcu sali. Po zawieszeniu Głosu w latach 1899-1901 Wasilewski współpracował z Gazetą Polską, Tygodnikiem Ilustrowanym oraz jako sekretarz redakcji z największym dziennikiem Królestwa Polskiego, Kurierem Warszawskim. Pierwszy młodzieńczy warszawski etap biografii publicysty zamyka wyjazd do Lwowa, związany z objęciem funkcji redaktora naczelnego Słowa Polskiego, największego pisma w zaborze austriackim. Kierując pismem w latach 1902-1915, Wasilewski uczynił z niego najpoczytniejszy polski dziennik na terenie Galicji. Pomimo opuszczenia Warszawy nie utracił jednak kontaktu z miastem. Współpracował m.in. z redagowanym przez Zygmunta Walickiego miesięcznikiem ukazującym się w Warszawie Przegląd Narodowy, zaś począwszy od sierpnia 1902 roku, dobrze znając warunki panujące za kordonem, opublikował na łamach Słowa Polskiego cykl 12 felietonów poświęconych życiu społeczno-kulturalnemu Warszawy. W formie odrębnej publikacji, wydanej pod pseudonimem Przygodny, ukazały się one jako Warszawa współczesna w 12 obrazkach. I też tą pracę możemy zobaczyć w gablocie wraz z jej późniejszym wydaniem z 2020 roku, reprint pod nieco zmienionym tytułem. Pochylając się nad licznymi niedomaganiami miasta, pisarz wskazywał w pracy m.in. na brak, poza uniwersytetem, cytuję, wszelkich instytucji dla celów czysto naukowych, brak nawet bibliotek. Nie ma nigdzie księgozbioru, zwłaszcza uzupełnianego rzeczami nowymi z ruchu naukowego zagranicznego. Koniec cytatu. Ze względu na miejsce, w którym się znajdujemy, warto zwrócić też uwagę, że wypowiedział to publicysta wpisywał się w dyskusję, która toczyła się wówczas na łamach warszawskiej prasy, w tym m.in. w Głosie, dyskusję zainicjowaną przez Jadwigę Dawidową ze Szczawińskich, która dotyczyła potrzeby powołania na terenie Warszawy biblioteki publicznej, która wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom szerokich mas czytelniczych, w tym przede wszystkim ludzi nauki, studentów i uczniów. Dość wskazać, iż dzięki Fundacji Rodziny Kierbedziów wysiłki i starania mające na celu powołanie biblioteki publicznej zmaterializowały się właśnie w postaci miejsca, w którym się obecnie znajdujemy. Kolejny i zarazem najdłuższy warszawski etap biografii Zygmunta Wasilewskiego przypadał na okres niepodległości, wojny i okupacji. O ile też w opinii profesor Urszuli Jakubowskiej, jednej z najwybitniejszych badaczy dzieła i życia Wasilewskiego, okres lwowski należał w jego życiu do najważniejszych, o tyle też to właśnie wspomniany najdłuższy pobyt pisarza nad Wisłą okazał się tym w jego biografii, w którym zyskał on wyjątkową pozycję i znaczenie. Wasilewski w Warszawie osiadł w październiku 1918 roku po powrocie z Kijowa, który był ostatnim ze wschodnich posterunków, na których pełnił służbę w czasie Wielkiej Wojny. Początkowo wraz z rodziną zamieszkał u szkolnego przyjaciela przy ulicy Sewerynów 5,
W połowie 1919 roku przeniósł się zaś do domu przy ulicy Polnej 46. Zajął tam dwie pracownie malarskie znajdujące się na ostatnim piętrze. Począwszy od listopada 1918 roku, Wasilewski objął kierownictwo kolejnego centralnego organu prasowego Obozu Narodowego, dziennika Gazeta Warszawska. W swoim życiorysie cytowanym już wspominał to w następujący sposób, cytuję: czyż mogłem kiedy przypuszczać, że ten stary dziennik, znany mi od dzieciństwa, a dobiegający jubileuszu 150-letniego istnienia, znajdzie się pod moją redakcją. Tyle cytat. Pomimo objęcia redakcji poczytnego dziennika, Wasilewski był nadal bardzo aktywny na niwie literackiej. W latach 20. opublikował szereg prac i studiów, w tym prac krytyczno-literackich. Jedną z nich była m.in. praca zatytułowana Współcześni – charakterystyki pisarzy i dzieł. Autor zarysował w niej sylwetki m.in. Bolesława Prusa, Adolfa Dykasińskiego i Józefa Weissenhoffa. Niejako w nawiązaniu do tytułu mojego wystąpienia myślę, że warto przywołać krótki fragment poświęcony najbardziej chyba warszawskiemu spośród przywoływanych twórców, którego archiwum znajduje się w zbiorach naszej biblioteki. Cytuję. Kroniki tygodniowe Prusa od lat chyba 40 były rytmem myślowym Warszawy. W jego artykułach Warszawa się śmiała, mędrkowała i płakała. Przerobił z Warszawą wszystkie niemal potrzeby kulturalne. Od dobroczynnych do gospodarczych i kulturalnych. Z jego inicjatywy powstało wiele zrzeszeń i robót, a wszystko to robione było pod sugestią Prusa z jakąś specyficzną wesołością. Tyle cytat. Ambicją Wasilewskiego było stworzenie z Gazety Warszawskiej czołowego dziennika polityczno-kulturalnego na wzór kierowanego wcześniej Słowa Polskiego. Zgromadził wokół pisma grono wybitnych współpracowników, wśród których wskazać należy na liderów narodowej demokracji na czele z Romanem Dmowskim, Stanisławem Grabskim, Józefem Chłaską, Romanem Rybarskim i Bogdanem Wasiutyńskim. Redakcja pisma mieściła się w lokalu Gazety Porannej Dwa Grosze, innego tytułu, przy ulicy Zgoda 5. Wydaje się, że plany dotyczące pisma określone przez jego redaktora naczelnego rozminęły się z oczekiwaniami, jakie wobec periodyku żywiło ówczesne kierownictwo Obozu Narodowego. O ile też w zamyśle Wasilewskiego dziennik miał mieć profil społeczno-polityczno-kulturalny, o tyle zaś władze naczelne Związku Ludowo-Narodowego, będące faktycznym dysponentem tytułu, widziały w nim raczej dziennik stricte partyjny, pozbawiony szerszych ambicji kulturalno-literackich. Różnice dotyczące wizji rozwoju pisma nie pozostały zapewne bez wpływu na ustąpienie przez Wasilewskiego na początku 1925 roku z funkcji jego redaktora naczelnego. Od października tego roku Wasilewski stanął na czele tygodnika Myśl Narodowa, co jak sam wspominał, cytuję, po wytężonej pracy w dzień było miłym wypoczynkiem. Stanowisko to było jakby stworzone dla publicysty. Jak wskazywał autor monografii tygodnika, cytuję, Wasilewski nadał Myśli Narodowej rozmach i niepowtarzalny styl. Jego sposób myślenia i poglądy okazały się i poglądy na temat dziennikarstwa anachroniczne w odniesieniu do dziennika politycznego, jakim była Gazeta Warszawska, w stosunku do tygodnika ideowego takiego jak Myśl Narodowa, okazały się bezcenne. Samo pismo z założenia ma być organem teoretycznym, o elitarnym literacko-naukowym profilu, wymagało właśnie takiego redaktora jak Wasilewski, zdolnego trafić do odpowiednich i ambitnych grup czytelniczych. Tyle autor monografii. Poza czołówką Obozu Narodowego do współpracy z pismem Wasilewski pozyskał blisko 80 pisarzy i ludzi nauki, wśród których byli m.in. Ignacy Chrzanowski, Stanisław Cywiński, Felix Koneczny, Jan Kasprowicz, Władysław Konopczyński, Irena Panenkowa, Teodor Parnicki, Stanisław Pigoń, Karol Hubert Roztworowski, Wacław Sobieski czy ojciec polskiego pozytywizmu Aleksander Świętochowski, pozyskany już wcześniej do współpracy z Gazetą Warszawską przez Wasilewskiego. Redakcja Myśli Narodowej mieściła się w kolejnych mieszkaniach jej redaktora. Początkowo przy ulicy Marszałkowskiej 153, na rogu z ulicą Królewską, gdzie Wasilewski wraz z rodziną mieszkał od połowy lat 20.
Zaś od maja 1934 roku do 3 września 1939 przy ulicy Mokotowskiej 11 na 5. Nomen omen niedaleko stąd mieściła się ta kamienica, niedaleko gmachu biblioteki. To są bezpośrednio okolice placu Zbawiciela. W wywiadzie z Wasilewskim zamieszczonym na łamach warszawskiego Dziennika Narodowego w następujący sposób ukazywano redakcję pisma. Cytuję. Salonik na warsztat przeznaczony robi miłe wrażenie. Ładem, białymi firankami, mnogością książek i obrazów na ścianach. U wejścia na stoliczku kolumna oprawnych półroczników myśli. Gdym tę kolumnę podziwiał, redaktor Wasilewski rzekł. W każdym domu znajdzie pan na drzwiach naznaczoną miarę dziecka jak rosło. I to jest taka miara, miara pracy. Tyle cytat z artykułu. W opisywanym okresie Wasilewski angażował się także w działalność kolejnych formacji obozu narodowego, w tym Związku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa Narodowego. W obu wchodził w skład władz naczelnych w latach 1930-35 z ramienia Stronnictwa Narodowego zasiadał zaś w Senacie. Ostatnie przedwojenne lata obfitowały w bolesne dla Wasilewskiego wydarzenia. W roku 1938 zmarła bowiem jego druga żona Helena z Godlewskich-Kozłowska, odchodzili także najbliżsi przyjaciele i współpracownicy. W styczniu 1939 umiera Roman Dmowski, zaś w marcu tegoż roku Jan Gwalbert Pawlikowski. W mieszkaniu przy Mokotowskiej publicysta spędził także ostatni, najbardziej tragiczny, wojenny okres pobytu w Warszawie. Dramat państwa nad odbudową, którego wytrwale pracował przez dużą część życia, splatał się w tym czasie z kolejnymi stratami wśród najbliższych oraz pogarszającym się stanem zdrowia, prowadzącym do niemal całkowitej utraty wzroku. Pomimo to okres ten dla Wasilewskiego okazał się nad wyraz twórczy. Opracował w tym czasie życiorys, już cytowany, studium o sposobie pojmowania psychiki narodowej. W 1941 ukończył rozprawę zatytułowaną Roman Dmowski, list do przyjaciela, która w wyniku działań wojennych niestety zaginęła. W roku następnym opracował z kolei studium zatytułowane Lwów przodujący szkice z dziejów kultury umysłowej w Polsce. Przygotowywał również poszerzone wydanie pracy o Kastrowiczu, drugie wydanie prac o Norwidzie oraz prace Aspazja i Alcybiades z dziejów powieści warszawskiej. Warto również nadmienić, iż mieszkanie Wasilewskiego było miejscem spotkań konspiracyjnych. Wiosną 1943 roku doszło w nim na przykład do rozmowy generała Stefana Grota Roweckiego z Ferdynandem Goetlem, który składał relacje z dokonanej wizji odkrytych przez Niemców grobów w Katyniu. W czasie powstania warszawskiego mieszkanie Wasilewskiego zostało doszczętnie spalone. Zniszczeniu uległo wówczas osobiste archiwum, rękopisy prac, bogata biblioteka oraz liczne cenne pamiątki. Po kapitulacji powstania pisarz wraz z ludnością cywilną opuścił miasto, do którego miał już nigdy nie powrócić. Niejako symbolicznie już po zakończeniu wojny, przebywając w Krakowie, Wasilewski podjął współpracę z ukazującym się, począwszy od 11 listopada 1945 roku, Tygodnikiem Warszawskim. Na jego łomach zamieścił m.in. fragmenty pisanego w czasie okupacji pamiętnika. Zygmunt Wasilewski zmarł w roku 1948 w Wiśle. Dziękuję bardzo.